No siemano, dzisiaj podsumowanie wczorajszego meczu Legii Warszawa. Ja wam powiem tyle, no niestety nie udało się. Dynamo było zbyt silnym rywalem i tylko Dynamo zagra w czwartej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Raczej w tej Lidze Mistrzów zagra, bo Szeriff wyeliminował Sferę z WSD Belgrad, więc tylko Legia się kompromituje. Znaczy, kurde, to nawet nie była wczoraj kompromitacja. Powiedzmy sobie od początku. Legia, no, przez pierwsze minuty wyglądała bardzo dobrze. I dobry mecz zagrali, nie? Walczyli, serce oddali na murawie. Jędrzejczyk piłki wbijał. Wieteska też nawet miał jedną fajną akcję, jak się piłka do nogi odbiła, gdyby się szybciej zorientował, to mogła być szansa na gola. Nawet ta poprzeczka, gdzie tam Hamladenowi tam rzutu rożnego i tam piłka w poprzeczkę uderzyła i gdyby inaczej spadła, to by Lopez pan idealnie na główkę psuła Lopezowi, Lopez by wstrzelił na 1-1, ale no niestety, no, spadła piłka inaczej. No i niestety, no, Jura, no, był jeden błąd zaważył na tym, że Legia odpadła z eliminacji Ligi Mistrzów. Głupia strata Martinsza, Jura nie upilnował, dał wbiec zawodnikowi Dynama, ten strzelił bramkę, no i było 1-0. Ja nie mam, wiecie, jakiegoś tam, że u Jura i że jebać Juranowicza, bo spierdzieli akcję. Nie, po prostu każdemu zdarzają się błędy, nie? Dynamo to jest, kurde, drużyna, która ma, nie wiem, 3 razy większy budżet, 2 razy większy budżet od Legii. Czy od każdego innego polskiego klubu? A Legia potrafiła z nimi grać jak równy z równym. Naprawdę. Wczoraj doping był zajebisty na tym stadionie Legii. Piękna oprawa. I ja nie wiem. Ja wam powiem tak. Ja z tej porażki jestem dumny. Bo to nie wstyd przegrać z drużyną, która co roku gra w europejskich pucharach, czy nawet rozwaliła taki Tottenham 3-0, czy wcześniej 4-0 Atalanty, która później, nie wiem, awansowała do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. To nie jest wstyd. Wstydem jest, kurde, nie wiem, odpaść ze Suduwą, czy, nie wiem, z Pajdę, czy tam, no, typu Dudeangę, nie? Legia próbowała, a w ogóle tego. A nie ma tu? A ja myślałem, że Jura dostał drugą żółtą. Podczas transmisji TVP Sport pokazywali, że Jura Nowicz pokazał, dostał żółtą kartę w 28, a to jednak dostał za sportowe zachowanie Jędrzejczyk. A no właśnie, mogło mnie trochę to zdziwić, bo pisali Jura Nowicz, a to jednak Jędrzejczyka pokazali. Myślałem, czemu Jonowicz nie wyleciał przy drugiej karce żółtej kolejnej, 59, ale to jednak nie. No i szkoda, Jędza nie zagra ze Slawią Praga, już ma trzecią żółtą kartkę, więc no, pewnie będzie musiał zagrać Hołownia w następnym meczu. Akurat Mladen se odpocznie. W sumie Mladen w ostatnich czasie miał bardzo, no, słaby pod formą. Ale wczoraj nawet nieźle grał, dośrodkowywał, próbował. Rosułę też wszedł w 36 za Martinsza. No i miał bardzo dobrą sytuację, jeden strzał, co mógł sprawić problemy Chorwat bramkarzowi Dynama. Gdyby trochę było trochę niżej, to byłby gol. Ale no niestety, no. Ja nie wiem, po co Michniewicz ściągnął tego wojska Emreliego, który coś próbował. Swoich Pechkarta, które nie wiem. No Pechart miał jedną bardzo dobrą akcję na 1-1, gdzie chyba w 80. którejś minucie, gdzie mógł go tego idealnie podać, a on przepchnął przeciwnika Dynama, no i kurde, sędzia odwitał faul, no i kurde, czerwony dla rywala. No, Pechart, coś ty narobił, pajacu. W sumie wkurzył wczoraj tak mocno, że to nie. Murci, no, niestety nie zdoła tym razem strzelić ładnego gola. No i co można jej powiedzieć, nie?
1-2. To nie jest wstyd. Niech piłkarze wyjdą z poniesioną głową. Oni tą bitwę po prostu, no, przegrali, ale w dobrym stylu. Jak to się mówi, lepiej przegrać w ładnym stylu, niż wygrać słabo. Niż przegrać po brzydkiej grze. Tak podobno słyszałem, tak się mówi. No i cóż, liczymy, że Slavia Praga, że ze Slavią Praga Legia uzyska ten awans do Ligi Europy. Bo no, powiem wam szczerze, po tym co ja wczoraj widziałem w meczu Legii, jeśli powtórzę taką grę ze Slavią, to jestem w 100% pewny, że nie mają szansy współwalczyć z Żyną z Czech. No w sumie szkoda też w sumie tego, bo gdyby Legia awansowała, to by Liga Mistrzów byłaby bardzo blisko, bo w tej rundzie by grali z Szerifem Tiraspol, który no wyeliminował niespodziewanie Feneszwerde Belgrad, wygrywając w meczu 2-1 i u siebie 1-0 w rewanżu. A w Chorwacji już wpisali przed pierwszym meczem z Legią, że umieć Svena Dynamo. No, to jest Svena się zesrała. No. Na przykład o, taki Olympiakos też się rozwalił z Ludogorcem. No chyba Olympiakos miał dwa, nie wiem, chyba 1-0 wygrał Olympiakos u siebie. W rewanżu przegrał 3-2, no i Olympiakos odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów. Rangersi też Stevena Gerrarda odpadli z Malmo. Więc no, są niespodzianki w tych eliminacjach. No niestety, no Legia nie dała zrobić niespodzianki. Była słabsza, niestety doświadczenie drużyny chorwackiej no było bardzo pomocne dla drużyny z Chorwacji. No i niestety trzeba walczyć o Ligę Europy, ale trzeba wyjść z podniesioną głową. Życzę drużynie Rakowa Częstochowa i Związkowi Wrocław powodzenia w czwartkowych rewanżach Ligi Konferencji i żeby przynajmniej ten Śląsk awansował do tej Ligi Konferencji, bo no, Śląsk gra z przegranym z Pary Rapid i klub z jakiś tam klub z Cypru, więc z Cypryjczykami no jest szansa, nie? Bo na przykład taki Apollon, z którym gra na przykład Lech, to 2 lata temu przegrał z drużyną z Irlandii. No choć Omonia wczoraj też się męczyła z Florą Tallinn, po karnej odpadła Flora. Więc no Omonia też jakoś super się nie zaprezentowała. Ale no cóż, no trzeba żyć dalej. W weekend najbliższy jest mecz z Wartą. Trzeba go wygrać, bo no Liga trzeba się teraz Ligą. No i to chyba na tyle w tym odcinku, nie? No to do zobaczenia i elo.